Siemano widzowie, słuchajcie, stała się rzecz, której się totalnie nie spodziewałem na Palionowie, ponieważ jak doskonale wiecie, kilka dni temu nagrałem film, że nasze głowy zniknęły i prawda, wystawały tam jakby takie, nie wiem, części, jakby kości, prawda, po prostu ktoś rozwalił całe nasze głowy, nie wiem, w celu, tak jakby, nie wiem, przerażenia nas, może nawet zastraszenia, ale to, co dzisiaj zobaczycie, to jest po prostu już przesada moim zdaniem. Boże, jak się w ogóle dobrze z tymi bikonami gra, to jest super sprawa, zostawcie łapkę w górę, ponieważ widzowie, no jak nie zostawicie łapki w górę i subskrypcji po tym, co teraz zobaczycie, to ja nie wiem, no zobaczcie to. Czy wy to widzicie? Ktoś rozwalił całkowicie całe po prostu, no połowę ponad już naszych skinów, naszych posągów i tu się zaczyna robić jakiś kościotrup. Ja nie wiem, co my w tym momencie mamy zrobić. No dzisiaj na pewno, słuchajcie, ja muszę iść po całą ekipę, całą grymatę, która jest obecnie na serwerze i po prostu zbadać dokładnie, co tam się odwala i może skonsultować to z kimś, no bo, no ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, co się w ogóle odwala. Czy to jest jakaś, nie wiem, przepowiednia, że coś się stanie? No nie wiem, czy to, nie wiem, widzowie, napiszcie w ogóle w komentarzu też, co o tym sądzicie. Wpadajcie na drugi kanał, bo na drugim kanale są prawie dziennie filmy, teraz chyba tylko jeden raz nie było filmu w święta, a tak to mamy cały czas daily grudniowe, więc fajnie, wpadajcie, subskrybujcie, bo tam już chyba nam brakuje dosłownie kilkuset subów do wbicia 100 tysięcy, więc zapraszam, fajnie byłoby to dobić. Dobrze, a tak w ogóle swoją drogą to zamieniłem już kolory swoich domków na zwykłe, bo stwierdziłem, że tam to nie będą pasować, prawda, więc zmieniłem już na zwykłe i wszystko jest znowu po staremu, więc wydaje mi się, że teraz jest już fajny klimat, no ale patrzę, jest coś takiego, nie? No to nie jest normalne, no coś z tym musimy zrobić, więc tak, kto jest na serwie? Bzyku i Szczypcą, dobra, pójdźmy sobie do Bzyka. Gdzie jest Bzyku, czekajcie, czy on jest tam? Czy on jest tam? Dobra, są dwa miejsca, trzy miejsca w sumie, gdzie on może być. Tam go nie widzę, więc chyba jest po prostu tam, tak, tam jest w swojej chacie. Dobra, to idziemy do niego tam i zadamy mu pytanie, czy wie na przykład coś wspólnego z tą sprawą. Dobra. Halo, Marek, te! Halo, Kurde, nie wiem jak gwizdać. Mam pytanie. Mam pytanie. No. Nie, czekaj. Ja no. To tak cichutko potrafię, ale dobra. Ja kiedyś miałem lepiej. Dobra, słuchaj, Snake. No właśnie, no właśnie, no pytanie. Czy masz coś wspólnego z tą sprawą? Czy coś wspólnego jest na twoim koncie związanego z tym? Nie, ale to co ja widzę, ej, to jest straszne, to jest naprawdę, to jest przerażające. Czemu? Ja rozumiem, że nie, my nie mieliśmy głowy, nie? Ale tak. Nam ucięło jeszcze tego no, ciało. No, całe ciało, zostały tylko nogi, nie? I teraz ja nie mam pojęcia, co to ma oznaczać, nie? Czy to, nie wiem, ja jest tak jakaś nie wyglądam. To krucjata? To jest niemożliwe, że pszczółka tak w środku wygląda. No na pewno no to... tak wyglądasz, no na pewno tak wyglądasz, no a jak nie wyglądasz, no a co ty myślisz, że ty tam kurde miód masz w środku, czy co, no oczywiście, żebra, flaki, no tylko właśnie dziwię się, gdzie są nasze ręce, nie, w tym wszystkim, tu no, po prostu wystaje ma, sam korpus. Albo tak jak szkielet, przecież jak masz szkielet w Minecrafcie, to on też ma głowę, nie, chyba. No, no, nie no nie, tu no, głowa jest ucięta, no nie wiem, to ręce chyba też, no ja nie mam pojęcia, to, ale to co? Robić i właśnie, widzowie, ważna rzecz, nie ma już śniegu na Palionowie, jak widzicie, stopił się i właśnie, smutna rzecz, widzowie, no ale stało się to, co się właśnie spodziewałem się, że będzie się dziać, a mianowicie jak śnieg się stopił, no to też nie ma bałwana i po prostu totalnie ani śladu. Tu jedynie trochę, kurde, pozostawało, ale to już to ponaprawiałem. No i no tu jeszcze są jakieś ślady śniegu, jak widzicie. Ale totalnie, totalnie się po prostu stopił i spłynął sobie do rzeki. No nie ma, nie ma, ale to jest dobry po prostu czas, żeby zbudować tutaj ten ogród, który miałem, więc w sumie nie ma źle. No ale za to jest źle z naszymi posągami, no to po prostu się dzieje kosmiczny cyrk, nie? To jest tragedia, ja bym je zbadał, ale na serwerze jeszcze Szczypson, bym poszedł do tak, Szczypsona. Tak, pójdziemy do Szczypsona, tylko sprawdzam, czy mam fajerwerki. Poczekaj, nie mam żadnych fajerwerek, bo na pewno też dzisiaj, żeby wlecieć po prostu tam na te posągi, będę potrzebował fajerwerka. A możemy się przejść, czemu chcesz lecieć? Możemy się przejść. No dobra, dobra, ale mam, ale wziąłem, bo wiesz co, no lepiej mieć niż nie mieć, to właśnie Szczypsonowi muszę pokazać te nożyczki. Dobra, czekaj, chodź idziemy do niego. No wiesz tyle. A, to najlepsze na no, świecie. OG, tak, OG, tak, no. No to lecimy, dobra, chodź do niego, chodź, pójdziemy. Pójdziemy tak, i zobaczymy. Tak. Filipie? Halo? Filipie? Filipie? Halo? Dzień dobry, Filipie, jak tam po świętach? Jak tam po świętach? Dobrze, mówisz sobie Merry Christmas i po świętach. No właśnie, bo już na święta i po świętach, jak to mówią w takiej komedii francuskiej. No, ale dobra, dobra. Słuchaj. Po pierwsze, ważna rzecz. Nie mamy... nie, czekaj, jak to powiedzieć? Jak dobra, to nie, ja wiem jak to powiedzieć, czekaj. Ważna rzecz, zaenchantowałem sobie nożyczki. O, no, więc mamy zaenchantowane nożyczki. A, jeszcze te, na posągach nie ma ciała, ale to mniejsza. Nożyczki. Czekaj, pokaż te nożyczki najpierw, no. No właśnie, nożyczki. Widziałeś kiedykolwiek zenchantowane nożyczki, Szczypson? Bo ja powiem ci szczerze, no i teraz daj mi je, muszę ci coś pokazać, bo nie uwierzysz, dobra. Bo byś mi nie uwierzył na słowo, patrz to. Jest to taka wełna, nie?
No. Kurde, działa to faktycznie. Jak liście? Jak z liśćmi? Działa, a to liście to już jest, że będzie działo, nie? Liście to nie próbowałem. Na drzewie może, bo patrz, to stań tutaj, czekaj, pokaż mi te nożyczki. No chyba nic się... Ja zrobię takie kliknięcie tylko i zobaczymy ile na jednym kliknięciu. A jedno. Nie, to wiadomo, nie że jedno, nie? To wiadomo, dlaczego że... nie wypadło nic? A nie, wypadło. Wpadło, masz łapkę, masz. Uwaga. A, no tak normalnie, ale właśnie wełna wiem, że leci o wiele szybciej, nie? Bo wełna to się długo robiła. Dobra. Wiesz, no to jest OP, to jest OP. No w dodatku sobie zenchantowałem zbroję. Mam gusty, klatka rzymska, CCC, jeszcze wiedźmiński rynsztunek, tutaj mieczek. No to takie po prostu enchanty wleciały, nie? No ale to tak było. Najlepsze. Za co Siri? Szukam dalej, szukam. Szukam, mam nadzieję, że ją kiedyś znajdę. Dobra, chodź. Ej, dobra, czekaj, te posągi, bo mówicie, że... Tak, tak, właśnie idziemy w tą stronę. Co zobacz jest? To, zobacz to. To. Nie ma nic, nie? Po prostu z dnia na dzień coraz gorzej, nie? Możesz przestać to robić? I... Co? Maro, no... Bo ja też, ja mam... Ja nie, to nie jest ja! Ja jestem w stanie wytypować kilka osób, które mogło to zrobić. A więc tak. Dobra. Mógł to zrobić Maro, Yeti, Palion, Steve, Palionka... mógł Szybson. To być też Szybson, Milki, no w sumie Maro, no ja to nie byłem. Ej, ale ja na tym serwerze, byłem. No. Co byłeś? Co byłeś? No, już powiedziałeś, że ja ha, a no to jeszcze raz, no to no bo jesteś najbardziej podejrzany moim zdaniem, nie? Albo Yeti, no tak nie wiem, ale po prostu. Lecimy tam? Czekaj, tak, się tak, tak. Latujemy. Właśnie nie sprawdzałem, nie, a dopiero co wiesz, to odpaliłem nagrywanko i ten. To strasznie wygląda, nie? Obrzydliwe. Ała! Tak rozcięta żaba. Ej, dobra, ja jestem po tym tego zdania, no, faktycznie, że każdy z nas powinien przeszukać swój posąg. Więc ja szukam swój, a i w ogóle dobra. Zauważyłem, że ten ktoś w ogóle od razu też ci dorobił w ogóle nogi. A widzę, no bo nie jestem chudy. I tak samo Yeti. Yeti już też nie jest chudy. Też jest grubszy. Więc to dobra, jest ciekawe. Marek, po co ty to robisz? Dobra, zaczynamy. Nie jestem ja, przysięgam, ale jedna rzecz mnie ciekawi. Czy to szybszą przytelkiem nie jest twój stary skin halloweenowy jeszcze? To nie wiem, ale to też nie ja go zmieniłem, okej? Okay? No twoje stopy są w sumie czarne, masz czarny ten. A tam nie są czarne na tym skinie? Czarne spodnie, czekaj. A się nie wiem, tak, bo na odwrót, bo ja mam na odwrót jeszcze. No. To jest zamienione, bo ja mam białe buty, a czarne spodnie. Tak, co? No. Ja nie mogę, no to nie źle. Ale Marek, halo, jest Marek ja tego nie zauważyłem. A ty widzisz? To zauważyłeś, tak jakbyś to chciał. Ale budował. Bo ja mam bardzo szczegółów, takie oko. Nie no, ale naprawdę, jeżeli ja bym to robił, to ja bym to zrobił dobrze. Ja bym to zrobił poprawnie. Kurde, ej, u mnie nic nie ma. Nie, ja u mnie nie było. U mnie zero śladów, poczekaj, bo ja to źle zrobiłem, to było tak. O, dobra. Co u ciebie? Sam sobie sprawdź, to co ty, to. Nie no, ja mówię, że możecie sprawdzić, nic tu nie ma nigdzie. Aha, że w takiej sobie. Creepera nie było. Okej, czyli to jest świeża robota w takim razie, skoro nie było creepera. No dobra. Czyli musiał to zrobić ktoś, kto był na serwerze. To, ja nie, Dawid nie. Palion? A tu jest jakaś tajna baza, ta? Dobra, ale tutaj to ona już tak była chyba. Dobra. Tajna baza, tak, to już było. Ty to Maro, tutaj tajną bazę? Odkryłem, ja odkryłem tajną bazę. Okej, dobra. Sprawdźmy dalej. Palionka! A tu? Jezus! Dobra, weź pierwszy. Użyj nożyc, Dawidzie, żeby się tu tutaj tu jest jakiś ten, chodźcie, tu jest jakiś tunel, wbijacie? No. No. Nie, co to jest, jestem tu pierwszy raz. A wiem, to jest tunel z Yetim do więzienia prowadzi, wiesz? Aha! Podejrzanie za dużo wiesz o tym wszystkim, Marek. Ty! No bo... Ja nie wiedziałem, że coś takiego jest. Gdzie to wychodzi? Aha, tu! Co? Ale skąd o tym wiesz, Maro? Skąd ty tutaj? No bo, ale to było jeszcze jak ja byłem z bankiem, ze Steve'em, to wtedy tam szliśmy. Ja wale. No dobra, no to... Jezus, nie w tą stronę w ogóle poleciłem. Dobra, okej. Okay. No to nie jest tam. No to tego to nie raczej ma nie. Szybson, dobra, teraz Emilia jeszcze. Melki. A ona ma w ogóle rozwalonego skina od dołu. Czemu tak ma? Dobra, no to nie wiem, no to u niej to chyba już tak było, nie? To raczej nie jest na zmianę. Ja też coś tak pamiętam, że tak było. Wydaje, że bzyku to zjadł, nie? No ciastka. Oczywiście. Wszystko Maro. Wszystko Maro, dobra. Teraz jeszcze jetlag. Jetlag. Ale jak już nie będzie żyćki. U nich, to u jetlaga też nie będzie pewnie. Też nic. Więc to jest pustka. To też jest pusta, a to jest jakaś tabliczka. Co pisze? Wszystko wykonane. Co? Marek. Aha! A co jeszcze wykonałeś? Wszystko wykonane. A, czyli... Czekaj, są... Czekaj, ale to jest akurat w skinie Yetiego, dobra, poczekaj. Przed... Ale to już tego już możliwości nie scenariuszowe! Pierwszy scenariusz. Dobra. Zrobił to Yeti, bo ktoś mu kazał i napisał, że wszystko wykonane. Dwa. Osoba, która to robiła, zrobiła te wszystkie pomniki i u Yetiego napisała wszystko wykonane z tego względu, że to jest ostatni pomnik od lewej do prawej. Może tak być. Od lewej, dobra. Trzecia możliwość, chyba najbardziej prawdopodobna, jest to Marek.
Wydaje mi się, że... Nie? Wydaje mi się, że możemy głosować. Mi też mi się wydaje, tak, 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 a czwarta możliwość? Myślę, że na pewno trzeba. I myślę, że trzeba go wsadzić do paki. Wydaje mi się, że... No, twoje miejsce jest w więzieniu. Dam tajny tunel, to teraz ci się przyda. Dobra, dobra. O kurde, no dobra, no. Ale słuchajcie, no dobra, to w takim razie, skoro tu nie ma żadnych poszlak, chodźmy, chodźcie jeszcze ze mną, bo ja tam sam nie chcę chyba lezieć na te głowy, co ja znalazłem, na te głowy. Ja chyba z tobą je odkryłem, nie? A, czy... Nie. Jakie nie, głowy? Ze mną. W sensie one są gdzieś, ten? Aha, to ja to sam odkryłem te głowy? A no tak! Ja nie wiem nic o głowach. Zmarę, ale Maro wie o głowach. No to odkryłeś, ej, potem ze mną jeszcze polecieli. Tak, no to chodź, to chodź, to za mną, no to za mną! Za mną! Zobaczymy, może tam się pojawiły nowe, albo jakaś nowa tam, zobaczymy, bo ja może to też, wiesz, nie za dobrze przeszukałem wszystko z Marem. Ale dobra, sprawdźmy. Możemy dobra. Sprawdzić. Lecicie, za mną. O kurde, widzę to. Ale widzisz, że... Dwie głowy, czy wszystkie? Tylko dwie są właśnie, nie ma w ogóle, ja nie potrafiłem znaleźć jeszcze innych. Szukałem i znalazłem tylko te dwie. I właśnie gdzieś pewnie jeszcze są rozsłane inne, czekajcie, one bo to jest... tam ukryte. Stworów. Mogą być ukryte gdzieś, no, mogą być ukryte. A skąd wiesz, Marek, że one są ukryte? Tak mi się wydaje. Maro! Maro! Tak? Ty tutaj coś, kurde, kręcisz tutaj, nie, ci powiem. Nie, naprawdę, dobra, ale ja mam pomysł i to chyba oznacza, nie wiem, czy jestem to jest w głowie to... Paliona. Ja jestem w głowie swojej. To jest jakaś tabliczka. A ja mam chyba też poszlakę. Coś jest u mnie, tego nie było, czekaj. U mnie jest 3. Mnie pisze kropka, dwa kropka. A u mnie jest kropka, 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 3. A ja znalazłem poszlakę. No. Jaką poszlakę? No tutaj. Gdzie? To, takie świecące, widzisz? Czekaj. Kurde! Tego nie było. Jeszcze raz, czekaj. Czekaj, bo ja nie, no, wydaje, nie umiem wlecieć. Mi się wydaje, Marek, że to ty zbudowałeś. Gdzie jest poszlaka? Gdzie jest poszlaka? Tutaj, taki magma, bloki. Nie? Ha! To była twoja sprawka? Nie, tego chyba też nie było. Nie, na pewno tego nie było. No, bo możemy pójść w dwie strony w sumie. To jest jakaś droga, dokądś prowadzi. Ale patrz, która prowadzi na Palionowo i też prowadzi tam dalej. To chodźmy dalej, czekaj, chodźmy dalej, dobra. Bo ja nie mam pojęcia, nie mam pojęcia kto to ten. Dawaj. Nie mam pojęcia, że ktoś to zrobił tutaj, czekaj, sprawdźmy, to tego kiedyś nie było, tego kiedyś... Jak ja tutaj byłem te kilka dni temu, to tej poszlaki totalnie, a może ja tego nie zauważyłem, widzowie, dajcie znak w komentarzu. A właśnie, jeszcze miałem widzą, dobra, to zaraz. Aha, tu coś jest. Z 5? Aha, to jest chyba, to jest droga, stary, do tego aparatu. Co ten, to jest droga do tak, bo tutaj ona ten. Kurde. No, bez żadnych. Poszło. Ona niby idzie dalej, no możemy iść niby dalej, ale wydaje mi się, że to właśnie o to chodziło. Bo ona szła do tego aparatu chyba. Może no tak, czyli że ta poszlaka już musiała być po prostu, a my nie zauważyliśmy wcześniej. Dlaczego ona daleko idzie? Jasny. Hopie, i tu się chyba kończy. Tu jest skręca. Tu skręca, no. Okej. Okay. Nie, totalnie nic. A nie, to idzie, teraz się przypomniało. Dokąd? To był schowany ten. Czyli wiemy co to było. Czekaj, no tak, tak, to prowadziło tutaj, bo to była baza taka, czekaj, chodźcie tu. A, wiem, widzę. Dobra, wiem. Wiem co tam było, no, dobra. Pamiętam, tutaj, nie? Tak, dobra, okej. Jezus, myślałem, że jakieś nowe coś w śledztwie, nie? Ja dobra, też, nie? Tyle dobrze, że to jest coś, co już było. Dobra, wróćmy do tej głowy, bo ja tam jeszcze muszę widzom pokazać coś do tego Paliona, ta trójka, czy jak to tam powiedziałeś. I widzowie, ogólnie sprawa wygląda tak, wy macie największe łby z nas, ja totalnie, o, ale mnie cofło. Totalnie nie mam pojęcia, co by tutaj mogło być to połączone, w sensie pojawiły się te tabliczki, byliśmy tutaj 3 dni temu i tego nie było. Piszę teraz jakieś 2, u mnie w głowie 2, kropka, 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 2, kropka a chyba. A u Szczypsona pisze jakaś trójka. Tu 3 jest, no. W sensie to są te kropki w takich 3. różnych miejscach. U mnie nie ma tylu kropek, u mnie są 2 kropki, to są 4 w ogóle, więc to się w ogóle... Nie wiem, nic się nie zgadza, widzowie. Ale wydaje mi się, że wy musicie, albo nie wiem, no jeżeli coś wiecie, to ja też pomyślę tutaj z wszystkimi, też wszystkich zbiorę i pomyślimy, bo tu chyba jest jakaś po prostu, nie wiem, poszlaka na dalszą zagadkę po prostu.